11. edycja Mistrzostw Przedszkolaków w piłce nożnej to wyjątkowo popularna impreza, oczywiście przede wszystkim wśród przedszkolaków, ale nie tylko. Uwielbiają ją ojcowie młodych piłkarzy i bracia, którzy czynnie włączają się do treningów. Zawody miały się odbyć na głównej płycie Stadionu Miejskiego, ale nie pozwoliła na to pogoda. Sportowcy przenieśli się więc do Osiru. Stawiły się tutaj drużyny ze wszystkich suwalskich placówek. Mistrzostwa z roku na rok zyskują na randze. Organizatorem jest przedszkole numer 3. Do pomocy włączyli się też piłkarze klubu sportowego Wigry. Właśnie trwają rozgrywki, strzelają gole, które pomogą im w zdobyciu odpowiednich pucharów. Dzieci czekają, panie również czekają na te mistrzostwa, że w czerwcu odbywają się, to już się ustaliło, że zawsze w czerwcu, że po roku pracy tam sobie ćwiczą w przedszkolach i mogą u nas uczestniczyć, bawić się wspaniale i przychodzą ze swoimi kibicami, którzy trzymają za nich kciuki za te bramki. Mimo, że my nie stawiamy na rywalizację. My chcemy wszyscy sobie jednakowi, no ale zawsze jakiś dobry zawodnik, jakiś strzelec się ukaże, więc trzeba go jakoś nagrodzić, żeby na przyszłość zapamiętał i chciał dalej się bawić w tą piłkę nożną, w dalszych klubach sobie uczestniczyć. Przedszkolaki dwoili się i troili, by ustrzelić gola. Nie odpuszczali nawet na sekundę. Jednym z niekwestionowanych królów strzelców okazał się Konrad Borowski z dwójki, który nauki pobierał u mistrza. Się przygotowałem, mnie brat uczył i chodziłem na treningi do Wigier. Podczas zawodów w piłce nożnej przedszkolaków w Suwałkach nie ma przegranych. Dzieci cieszy już sama możliwość uczestnictwa w rozgrywkach. Ci, którym nie udało się zdobyć pucharu, otrzymali dyplomy.